Chcieliśmy złożyć Pani Heleno życzenia dużo zdrowia, 200 lat życia, bo 100 to za blisko jest, to jest za jak to się mówi, za krótki okres, ale 200 lat życia. Życzyć Pani takiego dobrego spojrzenia, radości, wszystkiego, co Pani, jak to mówią, w jesieni życia oczekuje, żeby się spełniało. No i żeby Pani jako ten przedstawiciel sportu w naszym mieście żyła jak najdłużej. Szczęśliwości nas wszystkich. Pozwoli Pani, że ja tylko powiem jedną, takiej energii bardzo pozytywnej, jaką Pani przekazuje tym naszym grupom sportowym, no to życzyć naprawdę, żeby jak najwięcej tego było i za to dziękujemy, ale też niech Pani emanuje tą swoją siłą, energią, uśmiechem, radością, podejściem do życia. Wszystkiego dobrego od nas. Ja nie będę czytał, tutaj wspólnie z Panem Przewodniczącym przekazaliśmy też życzenia na pamiątkę w formie takiej pisemnej, to jak będzie chwila czasu. Jeszcze przewodniczący Rady. Jestem naprawdę wzruszona. Nie spodziewałam się, W tej chwili jest tu cała historia Elbląga w komplecie. Jeżeli Pani będzie miała ochotę i chęć, to będzie pod ręką. No. Panie Prezydencie, Dom Wdzięczności, tutaj jest napis. Taka statuetka mała, jako przycisk do papierów, coś takiego. Dziękuję Panu. Bardzo dziękuję. I naprawdę jeszcze raz serdecznie dziękuję, że Państwo pamiętali. Jestem ogromnie wzruszona. Dziękujemy.